Cześć wszystkim, pewnie się zastanawiacie, no co też ten Soł ma nam dzisiaj do powiedzenia o Grażynie Żarko, o której wszyscy już wszystko wiemy. Dobra, co wiemy o pani Grażynie? Po pierwsze, na swój kanał wrzuciłam może z 10 filmów. Zdaje się być ultrakatoliczką, chociaż nie jest to do końca takie pewne, bo dla większości katolików skrócenie swoich wypowiedzi do 2 minut albo mniej niż 2 minut byłoby ultra trudne, a dla niej nie jest. Kolejna sprawa, pani Grażyna porusza tylko dość kontrowersyjne tematy. Jej filmy dzięki temu zdobywają bardzo dużą popularność. Wczoraj gdzieś na forum przeczytałem, chyba pisał to Buraczek Cebulaczek, pisał o pani Barbarze Kwarc w związku z panią Grażyną, ponieważ pani Barbara Kwarc zaczynała podobnie do pani Grażyny. Na początku nikt nie kojarzył, czy to jest trollowanie, czy to jest jakaś prawdziwa osoba trolluje internet, czy może jest to reżyserowane. W końcu okazało się, że jest to rzeczywiście reżyserowane, stoją za tym jacyś tam ludzie, ale wszyscy to oglądają, prawda? To jest jakaś swojego rodzaju taka satyra. Można by nazwać panią Grażynę, znaczy panią Barbarę, komikiem. Ale co z panią Barbarą ma wspólnego pani Grażyna? Zacząłem przeszukiwać swoją głowę, bo w końcu oglądam tych internetów dziennie masę. I przypomniałem sobie, że kiedyś pani Barbara kręciła takie wideo ze Śmigusa Dyngusa, w którym oblewała pewną kobietę wodą. I w tamtym momencie tak się zacząłem zastanawiać, czy ona jakąś randomową kobietę polała po prostu wiadrem wody na ulicy, czy była to scenka odegrana. To oczywiście była scenka odegrana, bo cały kanał pani Barbary jest raczej odgrywany. Zresztą nie wydaje mi się, żeby pani Barbara przed kamerą oblewała jakąś Bogu ducha winną starszą kobietę wiadrem wody. W pewnym momencie coś mnie podkusiło, żeby zajrzeć na ten stary filmik pani Barbary jeszcze ze Śmigusa Dyngusa i zobaczyć, co to za kobieta jest oblewana tym wiadrem wody. I w ten oto sposób trafiłem na tą twarz. I to by było na tyle. Ocenę tego wszystkiego pozostawiam wam. Wydaje mi się jednak, że nie powinno mieć dla nas znaczenia, czy pani Grażyna, czy pani Barbara są reżyserowane, ponieważ obydwie potrafią mi jednakowo rozbawić, a o to chyba chodzi, prawda? I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!